W 1983 roku Honda swoim nowym produktem nawiązała do namiętności Amerykanów, czyli motocykli z silnikiem w układzie V2. Były to motocykle VT750 Shadow oraz bliźniaczy VT500 Shadow. Sprzedaż szła doskonale i w pierwszym roku produkcji przeszła najśmielsze oczekiwania menadżerów firmy – 37 tysięcy sztuk motocykli. Dwa lata później, w 1985 roku, Honda wprowadziła na rynek kolejny motocykl z serii Shadow, z angielskiego cień, VT1100C. Był to największy dwucylindrowiec w układzie V proponowany przez japońskich producentów. Ogólna koncepcja była kontynuacją mniejszych modeli. Stalowa rama z silnikiem V2, przedni hydrauliczny hamulec tarczowy i tylny bębnowy oraz wygodna odprężona pozycja kierującego. W silniku kontynuowano wiele innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w VT750 i VT500. Rozchylenie cylindrów o kąt 45 stopni, podwójne wykorbienie wału korbowego zapewniające odpowiednią równowagę, trzyzaworową głowicę z hydraulicznym sterowaniem, elektroniczny zapłon i wał w układzie napędu końcowego nie pasujący do amerykańskiego pierwowzoru, lecz nie wymagający wiele obsługi. Wprowadzono również kilka nowości. Ze względu na olbrzymi moment obrotowy i możliwość blokowania koła przy nagłej redukcji biegu, wprowadzono sterowane hydraulicznie sprzęgło z mechanizmem antyhopping. Małe sprzęgiełko pojawiło się również przy rozruszniku, eliminując możliwość złapania przy rozruchu tzw. lewych obrotów. Zbiornik paliwa został rozbudowany o dodatkowy podsiodłowy. Właściwie zbiornik ozdobiły dodatkowe wskaźniki, skrzynia biegów posiadała 5 przełożeń, tłumiki, a właściwie rury wydechowe, bo właściwie tłumik znajdował się tuż przed kołem tylnym, wyprowadzone były podobnie jak w modelu VF1100C Magna. Po obu stronach motocykla. Motocykl ten wyposażono w stopkę centralną. W takim wydaniu motocykl produkowano do końca 1986 roku. Nowy model pojawił się już w 1987 roku. Po wielu modyfikacjach, lecz ciągle w niezmienionej zasadniczej formie, model ten zaprezentowano w 1994 roku w Europie. Shadow jest czystym ucieleśnieniem filozofii Choppera, w którym osiągi mają mniejszą rolę niż relaksacyjna pozycja kierowcy i silnik produkujący z dwóch cylindrów, oczywiście w układzie V, gigantyczny moment obrotowy. Stylistyka tego modelu wynika z założeń konstrukcyjnych projektu Phoenix, według którego motocykl powinien mieć duży rozstaw osi, nisko umieszczone siodło kierowcy, zbiornik paliwa w kształcie kropli i maksymalnie wyeksponowany silnik. Już wówczas, dla podkreślenia solidności motocykla i jego imidżu, wyeliminowano wszelkie części z tworzywa sztucznego. Wśród elementów z tego materiału można wymienić jedynie osłonę chłodnicy i kierunkowskazy. Reszta to czysty metal. Silnik posiada duży moment obrotowy 97 Nm i osiąga go przy bardzo niskich obrotach 2750. Obroty maksymalnej mocy są również niskie w porównaniu z wcześniejszymi modelami podobnej konstrukcji. 60 koni mechanicznych przy 5000 obrotów. Charakterystyczny odgłos przypomina bardziej silnik typu Twin, a to ze względu na czopy korbowe, wał przesunięte względem siebie o kąt 90 stopni. Dało to idealny, spokojny bieg silnika bez większych wibracji. Cylindry rozchylone pod kątem 45 stopni i chłodzone są cieczą. Każda z głowic wyposażona została w trzy zawory, dwa dolotowe i jeden wylotowy. Początkowo do regulacji zaworów stosowano płytki, lecz w późniejszym okresie zastosowano automatyczne kasowanie luzów zaworowych za pomocą popychaczy hydraulicznych. Duża powierzchnia komory spalania, średnica to 87,5 mm, wymogła zastosowanie dwóch świec zapłonowych, a więc w sumie motocykl posiada cztery świece. Filtr powietrza znalazł się pod siedzeniem schowanym za chromowanymi panelami. Stąd powietrze zasysane jest bezpośrednio przez dużej średnicy rurę grzbietową ramy do dwóch gaźników umieszczonych pomiędzy cylindrami. Hydrauliczne sprzęgło z łatwością daje się sterować. Pięciostopniowa skrzynia biegów nie odbiega od panujących obecnie standardów. Początkowo oferowano czterobiegowe skrzynie przekładniowe, lecz ze względu na restrykcje dotyczące hałasu wprowadzono pod koniec okresu produkcyjnego piąty bieg, który ma charakter nadbiegu. Podobnie jak silnik, bezobsługowo zaprojektowano napęd tylnego koła. Osłonięty rurą wahacza wał kardana powoduje przy energicznym przyspieszaniu podnoszenie tyłu motocykla i usztywnienie tylnego zawieszenia. Co do zawieszenia, to z tyłu zastosowano konwencjonalne dwa elementy resorujące o pięciostopniowej regulacji napięcia wstępnego. Skok ich wynosi 10 cm. Przednie zawieszenie to teleskopy z tłumieniem olejowym o średnicy równośnik 41 mm i skoku 16 cm. Tak jak w większości chopperów, również w Hondzie zawieszenie jest miękkie i komfortowe, co na pewno nie pomaga w szybkim pokonywaniu ostrych zakrętów. Daleko wysunięte koło przednie wymaga przy skręcie silnego pociągnięcia za kierownicę. Motocykl ma masę 264 kg w stanie gotowym do drogi i nośność ponad 200 kg. Przy masie całkowitej ponad 480 kg pojedynczy hamulec przedni daje sobie dość dobrze radę. Tylny hamulec pełni rolę pomocniczego i dlatego też wystarczający jest bęben o średnicy 18 cm. Motocykl jest ekonomiczny, lecz jeżeli preferuje się ostrą jazdę z częstymi zatrzymaniami i gwałtownymi odjazdami, to trzeba się liczyć ze zużyciem ponad 9 litrów na 100 km. Można jednak przy spokojnej jeździe spalić poniżej 5 litrów. Przy 13-litrowym zbiorniku paliwa oznacza to częste odwiedziny stacji benzynowej.
Produkcję VT1100C zakończono w roku 1995. Został on zastąpiony przez, można powiedzieć, całkowicie nowy model VT1100C2 Ace, będący bardziej cruiserem niż chopperem. Na rynku istniało, jak się wkrótce okazało, także miejsce dla starego VT1100C. Dlatego też Honda wprowadziła ponownie ten model w 1998 roku na rynek północnoamerykański bez większych zmian, ale z przydomkiem Spirit, czyli duch. W tym miejscu warto wspomnieć, że silnik VT1100C bez większych zmian, lecz o pojemności skokowej pomniejszonej do 800 cm3 został wykorzystany w modelu PC800 oraz bardzo krótko produkowanym VT1800C Shadow.